Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj pomówimy o pożałowania godnym uczniu i jego spotkaniu z Panem Jezusem Chrystusem. Jest to wydarzenie opisane w Ewangelii Marka 9, rozdział 14 do 29 wersetu. I przytoczymy sobie fragment. Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu: Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie syna mego, który ma ducha niemego. A ten, gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje. I mówiłem uczniom Twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. Niewiara i niezdolność jest tutaj opisana. Pan Jezus Chrystus właśnie schodził z góry, na której trzech uczniów mogło oglądać Jego przyszłą chwałę. Po tym wzniosłym wydarzeniu Pan Jezus Chrystus zastaje smutną sytuację, w której tłum ludzi oraz uczeni w piśmie kłócą się z uczniami. Ojcu opętanego dziecka brak wiary, a sam chłopiec staje się narzędziem w rękach diabła. Na samym początku swojej służby Pan Jezus Chrystus był kuszony przez szatana. Wtedy to objawiła się Jego doskonałość jako człowieka. Poprzez to zwycięstwo poskromił swojego wroga i ostatecznie, wyganiając demony, zaczął usuwać także jego sprzęty. Pan miał moc uwalniać z rąk diabła ludzi, którzy znajdowali się pod jego panowaniem. Tę zdolność przekazał także swoim uczniom i przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. W zaufaniu, wiary oraz społeczności z Jezusem Chrystusem, który podarował im tę moc, uczniowie byli zdolni, aby ją uskutecznić. Przepełnieni radością opowiadają Panu: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Czytamy o tym w Łukasza 10, rozdział 17, werset i Mateusza 10, rozdział 1, werset. Jednakże w tym szczególnym przypadku nikomu z nich nie udało się wypędzić demona. Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę. W obliczu tego ciężkiego, okultystycznego obciążenia uczniowie powinni zauważyć, że do uzdrowienia tego młodzieńca potrzebna była szczególna ingerencja samego Pana. Ta historia ma również i nam wiele do przekazania. Pomimo, że nasze zadania i służba są inne niż za tamtych czasów, jednak również i my możemy spodziewać się błogosławieństwa od Pana jedynie wtedy, gdy będziemy czynić wszystko w zależności od Niego, przebywając z Nim w społeczności. Jakże często nie możemy sprostać oczekiwaniom wynikającym z naszej służby, ponieważ nie posiadamy wystarczająco dużo wiary. Niewiara ludzi oraz bezradność uczniów zasmucają i sprawiają ból duszy Pana. O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Na każdym kroku Pan spotykał się z niewiarą oraz ludzką nieudolnością, jednakże jakże wielką sprawiało mu to przykrość. Przywiedźcie go do mnie. W tych słowach jest zawarta cała dobroć i serdeczne współczucie naszego Zbawiciela. Pan Jezus Chrystus, On nawet widząc tak wielką niewiarę, nie zapomniał o głębokim nieszczęściu tego młodzieńca oraz o wielkim ciężarze spoczywającym na barkach jego rodziców. Pełne szaleństwa zachowanie tego chłopca z jednej strony wskazywało, jak ciężko był chory, z drugiej zaś świadczyło o tym, że uczniowie poprzez swoje działanie w żaden sposób nie przyczynili się do polepszenia stanu zdrowia tego młodzieńca. Chociaż Pan jako Syn Boży znał historię tego chłopca, zadał im jednak pytanie, od jak dawna był chory. W ten sposób objawił swoje głębokie współczucie dla cierpiącej rodziny. Wiara tego ojca była słaba, ale szczera, ponieważ Pan nigdy nie zostawiał bez odpowiedzi nieobłudnej wiary, uzdrowił tego chłopca i przekazał w ręce jego ojca.